Cześć, witajcie w 10. odcinku z serii Let's Play Demon's Souls. Tym razem będziemy kontynuowali naszą przygodę niestety w Tower of Latria. No niestety, ponieważ czeka nas teraz, moim zdaniem, najgorszy poziom, prawdopodobnie w całej grze. Przez cały poziom możemy w łatwy sposób się zgubić. To jest po pierwsze. A po drugie, możemy w każdej chwili, jak widzicie, spaść. Taki upadek to jest pewna śmierć. No i oczywiście utrata dusz i ludzkiej formy. No i konieczności powtarzania poziomu. A można spaść tutaj niemalże w każdym miejscu, więc nawet przed ukończeniem poziomu, przed bossem, możemy w jakiś głupi sposób zginąć. Tak, to jest ta droga. Tam widzę, że jakiś lata jeden... gargulec? Czy jak to tam się nazywało? Chyba tak, to są gargulce, jeśli dobrze pamiętam. Oj, tu prawie spadłem, jakbym go nie trafił. Jakby tej barierki, znaczy tego tutaj nie było. Kolejna nazwa wyleciała z głowy. O, tak to jest, jak się gra w taką grę i próbuje jeszcze coś tutaj komentować w miarę z sensem. O, bardzo jest skoczony. Dobra, już chciał uciekać, widzieliście? Już chciał uciekać ode mnie. No ale jednak mój miecz dosięgnął. Dobrze, teraz tutaj idziemy prosto. Jak widzicie, ta wielka rzecz, nie wiem co to jest w ogóle, to jest jakiś po prostu wymysł twórców. Nie wiem, czy oni byli na fazie, jak to tworzyli, czy coś. Oj, tak, tutaj jeszcze jeden zaskoczył. No i ta wielka rzecz po prostu jest jakby podtrzymywana przez wyznawców, tak jak tego poprzedniego jednego, który utrzymywał bossa, pamiętacie, w poprzednim odcinku. No to tu jest ich po czterech na każdą wieżę i każdy z nich podtrzymuje jakby osobny, w osobnym punkcie właśnie tą istotę, która trzyma się góry. No a ona, trzymając się, blokuje nam możliwość dojścia do bossa. Ponieważ blokuje ona jakąś tam swoją kończyną, już nie wiem co to jest nawet, bo to ciężko rozpoznać, schody. Chyba ręką blokuje. No i nie możemy po prostu dojść do bossa. Naszym zadaniem w tym poziomie jest... Wow, tutaj nie trafiłem. Oj, prawie spadłem. Właśnie tutaj pokazuję wam... Ta akcja może wam zaprezentować, jak łatwo można tutaj zginąć, więc jeśli przechodzicie łącznie i równocześnie ze mną grę, to... Miejcie na uwadze to, że możecie kilka razy zginąć tutaj w bardzo głupi sposób. No dobra, to chyba... O, tu jest jakiś taki nowy rodzaj potwora. Demona bardziej. Taki gargulec, który jest bardzo denerwujący, ponieważ tutaj raz strzeli, potem sobie lata, potem znowu strzeli, ucieka od nas. No i można... Gdy będziemy próbowali na przykład go zaatakować, no to możemy właśnie przez to spaść w dół. No bo wiadomo, jak atakujemy tym mieczem, no to nasza postać trochę się porusza do przodu. Możemy trochę tutaj właśnie stracić jakby orientację, no i w pewnym momencie spaść w przepaść. No i to już nie będzie takie miłe. Oj, tutaj miałem szczęście. Niestety tego typu potworu, czyli tych gargulców, no możemy nazywać je gargulcami. Wiem, że to na pewno tak się nie nazywają, no, ale możemy. Nie da się przekuwać. A są one po prostu widocznie zbyt wysokie. Tutaj jest skarb, nie pamiętam co to było. Ale nie, wiecie co, nie będę tutaj ryzykował, bo tu jeszcze spadnę. Nie ma na siłę tutaj próbować, zapewne by się okazało, że tam jakaś dusza jakiegoś tam wojownika jest, która by mi dała... Niebawem, znaczy raptem, jakieś tam, powiedzmy, 1000 dusz. Właśnie z tych gargulców za każdym razem też wypada dusza, która daje nam chyba 250 dusz lub 500. Nie jestem jeszcze przekonany. Tutaj lepiej, o właśnie, to jest taka winda. No i wjeżdżając najlepiej się blokować, ponieważ... W jakimś tutaj miejscu chyba na nas będą potem wyskakiwały, a to nie na tej windzie, ale tutaj już widzicie, doleciał jeden właśnie taki gargulec i one podczas wjazdu pod górę będą nas atakowały, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze. No i najlepiej blokować, aby nas nie zrzuciły. A tutaj już znowu chciał uciekać.
No dobra, no i doszliśmy tutaj do tych wyznawców. Podtrzymują oni chyba łańcuchy, które za to podtrzymują właśnie tą dziwną istotę, jakby ośmiornicę. No, nie wiem, co to jest w ogóle, jak to można nazwać. No, zobaczcie sami. Pierwszy łańcuch tutaj się zerwał. No i już się troszeczkę osunęła w dół. Teraz musimy jeszcze jeden łańcuch tutaj zerwać, czyli musimy zabić kolejnych wyznawców na kolejnej wieży. Niestety ta wieża będzie bardzo daleko. Dobrze, teraz tutaj musimy poszukać drogi. Fresh Spice, no to nie jest zbyt przydatne dla mnie, jeśli jestem rycerzem. No i właśnie tutaj teraz będzie takie miejsce, w którym można łatwo spaść w przepaść. Trzeba tutaj się dobrze ustawić, no ile najlepiej zrobić przewrót. Dobrze, tutaj mamy takiego potnego zabójcę. Yurt the Silent Chief. Ja go zawsze ratuję, ale następnie później w Nexusie to go zawsze zabijam dla jego zbroi i ekwipunku. Moglibyśmy tutaj go zabić, ale istnieje wielkie, wielkie prawdopodobieństwo, że on nam niestety spadnie tam w przepaść. No i wtedy możemy się już praktycznie automatycznie pożegnać z ekwipunkiem. Wiem, że to się może wydawać nielogiczne, że teraz my wchodzimy do tej pułapki, no ale dziwnym trafem ona zadziała na nas zupełnie inaczej. Jako winda. Taka trochę bardziej specyficzna, no ale jako winda. Nie wiem, jak bardzo twórcy musieli się wysilić, żeby wymyślić coś takiego, co my teraz tutaj widzimy. Nie wiem, co to jest w ogóle za płyn. Myślę, że to jest jakaś krew, czy coś w tym stylu. Ale zapewne się mylę, bo to chyba jest niedorzeczne trochę. No i tutaj mamy takie nowe demony. Są one zbugowane, delikatnie mówiąc, no ale dosyć niebezpieczne. Gdy źle wymierzymy cios, no to mogą one nas zaatakować. Lub gdybyśmy ich nie mieli na po prostu jedno uderzenie, jak ja mam w tym przypadku, używając tego miecza, no to mogłyby być one niebezpieczne. One plują takim kwasem na nas i to wtedy my tak nie mamy jakby kontroli nad naszą postacią przez chwilę. No i potem, jeśli jest ich więcej, no to mogą nas znowu atakować i znowu tak nas mogą zaspamować na śmierć. Też czasami z kolców takich nas próbują przekuć, które mają na ogonie. Ale takie małe, takie za bardzo szkodliwe nie są. Robią to same, co te duże, ale są łatwiejsze do pokonania. Dobrze, tutaj zawsze się gubię w tym miejscu, więc jeśli tutaj za chwilę gdzieś źle pójdę, to mi wybaczcie, ale z tego, co widzę, to my chyba na razie dobrze idziemy. Taki fart trochę mi towarzyszy chyba tutaj, że się jeszcze nie zgubiłem. Tak, piękna akcja tutaj z przewrotem. No tak, mam jednak tutaj trochę fart, bo tego poziomu do końca nie pamiętam, ale jakoś idziemy do przodu, jakoś byle tylko do przodu. No dobra, pierwszy fok już zaliczony. I teraz tutaj, jeśli dobrze pamiętam, będą takie schody prowadzące do góry i będzie czarny fantom. Ale uważajcie, to nie będzie taki jakiś ludzki czarny fantom, tylko czarny fantom tych strażników, tych takich jakby ośmiornic z pierwszego poziomu Tower of Latria. Tych z dzwonkami. No i tutaj lepiej już naprawdę podejść taktycznie do tej walki, ponieważ mogą one nas, o właśnie jak widzicie, prawie nas zauważył, mogą one nas sparaliżować. I w moim przypadku może to kosztować nawet połowę punktów życia, a w przypadku kogoś, kto nie inwestuje tyle jak szalony w życie, no to może na jeden atak zejść i już się pożegnać jakby z grą.
Na pewien czas oczywiście. Moim zdaniem powinno one dawać troszeczkę więcej dusz, no ale to jest tylko takie moje zdanie. Jak na nową grę. A tam jest jeszcze jedno. Dobrze, już tutaj powoli się zbliżamy do tej wieży. Ale potem trzeba będzie... O! O! Coś nadziałem na tą pułapkę, mimo że pamiętałem o niej. Tam Crystal Lizard ucieka, no ale nie będę tego gonił jakoś za bardzo, bo się jeszcze później pogubię. Dobrze, tylko teraz ja pozbieram sobie skarby. I będziemy się kierowali do tej wieży. Dobrze, tutaj. Mam nadzieję, że jakieś... Oj, zły przycisk. Wybaczcie mi. Mam nadzieję, że jakieś tutaj denerwujące gargulce się nie pojawią. A tu się pojawiły aż dwa i prawie jeszcze strzałą dostałem w plecy. Albo w stopę w najlepszym wypadku. Dobrze, jakoś tutaj sprawnie mi poszła walka z tymi tutaj gargulcami. A dobra, zbiorę sobie jedną duszę, już tej drugiej nie będę brał. Bo jeszcze tamten łucznik sobie przypomni o mnie i będzie mnie tutaj ścigał do końca mojego życia. No właśnie, tutaj lepiej uważać na tej wieży, ponieważ winda jeździ na samym początku, czyli ta dziura jest już na samym początku wieży, więc warto uważać, a nie być święcie przekonanym, że będzie jak ostatnio, że będzie gdzieś tam dopiero w połowie tej wieży. Bo by można tutaj się naprawdę przejechać. No nie, nie przejechalibyście się bez tej windy. Byście po prostu spadli i zginęli. A czy tutaj też się będę blokował, bo coś mi tutaj tak mówi, że tutaj gdzieś będzie właśnie taki moment, że ten gargulet wyskakuje, ale z tego co widzę, to nie wyskoczyły. O, jednak wyskoczył. Lepiej bym się uleczył tutaj. Ale myślę, że najpierw chyba tutaj mogę sobie w spokoju pozabijać tych wszystkich wyznawców. Dobrze. No i ostatni. Dziwne, że jest ich tutaj zawsze czterech, a mimo to jeden jak zostaje, to i tak może podtrzymywać to. No nic. No oglądajcie teraz, co tutaj się wydarzy. No tak, ostatni łańcuch podtrzymujący. Widzicie, to jest jakieś dziwne, jakby serce, czy z rękami coś. Nie wiem, co to jest w ogóle, to jest jakieś dziwne. Tam na dole jakieś macki było widać. No i to już spadło. Ale chyba jeszcze żyje, bo się rusza. No i z jego ciała powychodziły kolejne jakieś takie dziwne twory. Ten poziom jest naprawdę na fazie. Jak można coś takiego wymyślić? No, to ja nie wiem. No i teraz tutaj musimy się cofnąć na sam początek. Na szczęście tutaj jest taka możliwość, że możemy sobie przejść jakby na skróty, a nie musimy, nie wiem, na przykład przez te jeszcze tam, przez te dziwne wody i oceany krwi, czy czegoś tam przechodzić, przedzierać się, później wjeżdżać tą windą do góry, później przechodzić jeszcze tą wieżę, no i dopiero wtedy dojść do tego bossa. Na szczęście możemy tutaj tak jakoś dojść. Nie wiem, czego będę tutaj zabijał. O, prawie dostałem. Dobra, zabiję go. Chciał mnie zabić, no to niech się nauczy wreszcie, że się z ludźmi nie zadziera. Bo ludzie to potęga. Zależy jeszcze jaki gracz. No dobra. To jest pierwsza wieża. Jak widzicie, już tego czegoś wielkiego nie ma, więc mamy możliwość dojścia do bossa. Mimo to ja będę schodził troszeczkę poniżej wieży, do pokoju, może bardziej z sali, w której znajduje się ciało tego czegoś. Możecie pomyśleć, czy jestem porąbany, czy coś, że tam chcę się pchać, skoro na filmie było wyraźnie pokazane, ile tam demonów wyszło z tego i ile na mnie będzie tutaj czekało. No ale ja wam powiem tak. Jeśli pamiętacie, że w poprzednim odcinku pokazywałem wam ten pierścień, który chciałem kupić za 50 000 dusz,
No to teraz wam mówię, że przypomniało mi się, że tutaj możecie go otrzymać całkowicie za darmo. Wystarczy tylko, że dojdziemy tam do tej właśnie sali i tam jest on dostępny jako skarb za darmo, całkowicie. Nie jestem pewny, tylko... O właśnie, to jednak tutaj jest ta droga. Nie byłem pewny, czy to tutaj, czy na prawo. No, ale myślę, że to tutaj będzie. Po drodze będzie chyba jeszcze jeden gargulec. No właśnie, już go widzimy. On się nadział, ale jednak na jedno uderzenie nie zszedł. O, tutaj odleciał. Właśnie takie zachowanie tych gargulców sprawia czasami, że możemy sami się zabić, jeśli używamy jakiejś włóczni lub broni bardzo długiej. No bo chcemy po prostu ich zaatakować, no a one tutaj nam odskakują, no i wpadamy w przepaść. Dobrze, tutaj jeszcze trochę schodów przed nami, a już za chwilę będziemy tutaj wchodzili do tej komnaty, pomieszczenia, sali, czy jako tam w ogóle to się nazywa. Dobrze, to jest tutaj. Oj, tutaj skoczył na mnie, ale trochę sfailował. Jak widzicie, to już jest właśnie to coś. I jeśli byśmy tego nie zabili, to byśmy tutaj nie doszli, ponieważ jakaś tam kończyna by nam blokowała no po prostu dojście tutaj. Dobra. I to chyba będzie w tym miejscu ten pierścień. No, chyba jest. A nie, jednak trochę dalej będzie. Pierścień? O. Ten był chyba w ogóle nieświadomy tego, co się tutaj dzieje dookoła. No, jest pierścień. Świetnie. Od razu go założę. Aby otrzymywać jeszcze więcej dusz podczas zabijania tych demonów. O, już widać, że więcej dusz otrzymaliśmy nawet za tego małego wybryka natury. No nic, teraz musimy się cofnąć tam na sam początek. No, nie na sam początek, w pewnym sensie tylko. Musimy tutaj wejść do góry, na samą górę tej wieży. Tam już na samej górze będzie na nas czekał boss, który jest najgorszy chyba też w tej grze. Jak i ten poziom. Co nie znaczy, że później nie będzie wcale już ciężko w grze. Nie, nie, nie. To jest błędne tak myślenia. Boss wprawdzie nie jest jakoś trudny, ale jest on takim spamerem, że może on nas zaspamować na śmierć, po pierwsze. A po drugie, walczymy na takim jakby moście, który łączy dwie wieże. No i możemy w każdej chwili spaść, a on ma jeszcze takie ataki, które się specjalizują właśnie w zrzucaniu nas właśnie w przepaść. Więc to jest jeden z najgorszych bossów, jaki można było chyba tylko sobie opracować w tej grze. No tutaj nie ma skarbu. A tak, jest za schodami tutaj skarb. Nie pamiętam, co to było, ale wiem, że to jest skarb. Chyba jakieś dusze pewnie tutaj będą. No właśnie. No i tutaj już są te schody, o których mówiłem, że prowadzą do bossa. Lepiej na nich uważać, aby nie spaść. No ale też trzeba uważać na czarnego fantoma, właśnie jeszcze jednego tych ośmiornic. No a lepiej tutaj z nimi jakoś nie zadzierać i nie walczyć od frontu. Nie dać im znać lepiej o tym, że my tu w ogóle jesteśmy. No niestety ona schodzi tutaj od góry do dołu, więc lepiej trochę zejdziemy. Poczekamy, aż się obróci i wtedy podbiegnę i ją przekuję. Ją ośmiornicę, jak go strażnika, no. No. Różnie określam. Mam nadzieję, że połapiecie się, o co mi tutaj chodzi. Dobra, jeszcze idzie. Może trochę zejdziemy, żeby nas naprawdę tutaj nie zauważyło, bo będzie niefajnie. Dobra, poszła do góry. No tutaj nie będę lepiej sprintował, bo tutaj jeszcze spadnę i będę musiał powtarzać cały poziom od nowa. No, pomijając ten fakt zabijania wyznawców, no to cały poziom od nowa, czyli będę musiał dojść do tej pierwszej wieży po prostu tutaj. Okej. Okay. W pewnym sensie cieszę się, że to już jest koniec tego poziomu. W drugim to mam takie mieszane uczucia, bo się cieszę, że skończyliśmy ten poziom,
a zarazem też się denerwuję, że to ten poziom może dopiero się zacząć. No bo walka z tym bossem może nawet zająć mi, a to nie ma skarbu, pomyliłem się, to jest po drugiej stronie, może zająć mi bardzo dużo czasu lub nawet kilka prób. No to właśnie zależne jest od szczęścia też, jak dużo ten boss będzie próbował razem nas tutaj zrzucić. No dobra, wchodzimy. Boss nazywa się Man Eater. Jest to taki gargulec, taki trochę bardziej przykokrzony. O, i jak widzicie, to jest właśnie ten jego atut denerwujący, który próbuje nas zrzucić. Jak widać, on tutaj spamuje nas, o, a niestety niemiłosiernie. No, o, jednak udało mi się tutaj uciec. Jak widzicie, możemy go namierzyć. O, a znowu tutaj spamujesz. Odejść lepiej ode mnie. Oj, tutaj próbował mnie wgnieść w ziemię, jednak mu się nie udało. Możemy namierzyć jego głowę oraz jego ogon, którym czasami próbuje nas atakować magią. Możemy mu go spróbować odciąć, wtedy pozbawiamy go po prostu tego atrybutu, aby nas atakował magią. No i jak widzicie, nie, że jeden nas próbuje zrzucić, to jeszcze przyzwał swojego kumpla. No i człowieku, przestań tu spamować. No dobra, człowieku, to nie jest dobre określenie. Oj, tutaj tym skokiem na mnie. Zobaczcie, no co to jest za spammer? A to nie ten. Oła. Muszę tamtego drugiego znaleźć. Gdzie on jest? Chcę go dobić, żeby było jeden na jednego, tak trochę bardziej fair play. A to nie trafiłem. Jest. Jeden zginął. Nie, ale ten boss jest moim zdaniem przesadzony, bo tutaj ilość i częstotliwość, z jaką tutaj nas atakują. Gdzie on poleciał? Tam lata sobie. Przypomniał chyba sobie, że mam ze mną walczyć. Ilość i częstotliwość, z jaką on używa tego ataku do zrzucania, jest trochę bardziej przesadzona. Oj, to jest taki atak, do którego on używa właśnie na ogona. Możemy spróbować mu go odciąć, ale tu musimy do niego podejść. Oj, z drugiej strony. No i ten atak powoduje. To nie jest atak, to takie po prostu ładowanie jakby energii. No i jak on załaduje go do końca i my go nie powstrzymamy, no to będzie on po prostu wtedy znacznie silniejszy niż normalnie przez jakiś tam czas. I będzie zadawał nam większe obrażenia. Ej, gdzie ty lecisz? Halo? I tu jeszcze walczymy. Tak. No, chyba sobie przypomniał. Dobrze. No to chodź teraz tutaj. Oj, nie trafiłeś. No ja trafiłem. O. I teraz powinien mnie zrzucić to. Oła. Co za spammer? 3 razy próbował ten sam atak zrobić, no. Oła. I teraz. Jezu, jakby mnie teraz zrzucił, to bym naprawdę się wściekł. Jest tutaj. Dobra. No inteligencją to on nie grzeszy. Nie wiem, czy na filmie to będzie wszystko widać, bo jest tak trochę, trochę ciemno. Ale mam nadzieję, że tutaj dojrzycie wszystko, co tutaj się dzieje na tej walce. No wracaj tutaj. My tu musimy jeszcze dokończyć nasze porachunki. Okej, okay. Dobra, teraz tylko skupienie, abym nie dał się mu fail. Oj, prawie tutaj dostałem. On mnie tutaj za wszelką cenę próbuje zrzucić, znaczy on nie potrafi walczyć normalnie. I znowu poleciał. Czy ty na siłę próbujesz tak ten odcinek wydłużyć? No nie, no to są jakieś żarty. Przeżył to uderzenie. No teraz powinien mnie jeszcze... On tutaj kręci dupą i atakuje mnie jakąś z magii. Tutaj powinien mnie jeszcze teraz zrzucić, to już by było... No nie, to już by było po prostu... Szkoda słów na to. O, jest. Kręci mi odbytem przed oczami, no a ja mu wkułem miecz. No i udało mi się tutaj jakoś go pokonać. No nic, może wam się to wydaje proste, jeśli to oglądaliście. Ale takie w rzeczywistości to nie jest i ci, co przychodzą... poziomy równo ze mną, to proszę was, abyście napisali w komentarzach poniżej,
jak wy sobie poradziliście z tym bossem, bo jestem bardzo ciekawy, z którym podejściem wam się udało tutaj go pokonać. No nic. Cześć, pozdrawiam i do usłyszenia.